Witajcie, z tej strony Mega Space Fighter w 13 specjalnym update'cie. Oryginalnie miał się on już pojawić pod koniec wakacji. Miał on opowiadać o meetingu moim z Pekamowicem oraz Crazy Edem w Warszawie. No niestety nie udało mi się go dodać, dlatego postanowiłem, że połączę wyrywki tamtego materiału z obecnym, czyli z wydarzeniami, które miały miejsce od września do dzisiaj. No i powstanie może z tego taki trochę dłuższy update, mający mieszaninę różnych informacji. No, więc nie będę przynudzał i opowiadał, co mam zamiar zrobić, a przejdę do rzeczy. Tak więc, widzicie teraz trzy figurki z 212 batalionu Urban Troopera, zaczynając od lewej, w środku Commodora Cody oraz Clone Troopera, tradycyjnego, zwykłego z 212 batalionu. No, Clone Cody. Komandora Cody'ego już na pewno niektórzy widzieli. Sprzedawałem go jeszcze poza moją stroną, to znaczy przed wystawieniem, że tak powiem, przedpremierowe wersje. No, za niedługo mam nadzieję, że pojawi się on oficjalnie na moim sklepie, stronie. Tak? Ale zanim to nastąpi, minie jeszcze jakiś czas, a tych, którzy już teraz chcieliby mieć tego klona, zapraszam o powiadomienie mnie o tym przez maila. Widzicie, kolejny mój model, który pojawi się w Target Earth, został on specjalnie zbudowany do tego filmu. Jest to Alien Fighter. Mamy tego obcego z filmu. No i jego pojazd. Ma to być jakiś pojazd dron, nie ma w nim być żadnej figurki obcego. Może on przypominać trochę pojazdy ze Stargate i paru innych filmów. Oryginalnie wzorowałem się na paru podobnych. No i wyszło coś takiego. Myślę, że nie jest on najgorszy, a szczególnie do Brick filmu, jakim teraz się zajmuję, myślę, że będzie nawet idealny. Mamy tutaj mieszaninę jeszcze odcieni. Dark, starego odcienia szarego oraz nowego, prawda? No, ale myślę, że jest to fajnie zrobione w sposób logiczny, a nie poprzez mieszaninę bezsensowną tych odcieni. No, także nie wiem, co tu szczerze w nim pokazywać. Dół jest po prostu taki, nic szczególnego tak naprawdę. Podtrzymuje to całą konstrukcję. Jak widzicie, te płaty nie są równo, prawda, w jednej płaszczyźnie, a po bokach są ugięte, prawda? No. Tutaj mamy inaczej te płaty, widzicie, połączone. Tutaj mamy jeden element 1 na 1. No i tyle. A następnym modelem jest myśliwiec. Nie wiem dokładnie, co to za myśliwiec, jest on mieszaniną paru modeli występujących w prawdziwym świecie. Między innymi F-16 i MIGA. Tutaj widzicie te płaty charakterystyczne dla nich. No tak, szczerze budowałem go z głowy, dlatego nie pasuje on do opisu żadnego z obecnych myśliwców wojskowych. Tutaj widzicie rakiety, jedna, druga, po dwie rakiety jak na razie na skrzydło. Pilota w środku. Jakiś tam pulpit, prawda? Silnik odrzutowy. No i te płaty, co mi się bardzo podoba, ruszają się. Takie proste do, naprawdę do zrobienia. Widzicie. Tutaj również po obu stronach niestety działa, to tylko klapy działają tylko w dół, w górę już tego nie zrobimy. Tak samo po drugiej stronie. No jest to bardziej jako gadżet, w filmie tego nie wykorzystam. I mam nadzieję, że będę jeszcze modyfikował ten model, gdyż jak widać nie jest on idealny. Co mi się podoba, ten statecznik, prawda? Te wykończenie tutaj. Przyznam, że jestem z niego zadowolony. Dobra,
Teraz widzicie dół, wlot powietrza, prawda, do silnika odrzutowego i tak dalej. Dół praktycznie jest niewykończony totalnie. Widzicie jeszcze jakieś białe klocki, czarne, będące szablonem całego samolotu, prawda? No, będę to musiał poprawiać z czasem. No i zobaczymy za jakiś czas, kiedy go znowu zmodyfikuję. Myślę, że pokażę Wam go w kolejnym update'cie. Tymczasem przejdźmy do kolejnego punktu. Tym kolejnym punktem jest moje ostatnie zamówienie w GI Break. No i produkty występujące tutaj to różne karabiny Modern, czyli obecne naszego wojska. No i nie tylko, bo mamy tutaj również strzelby z okresu II wojny światowej, prawda? Hełmy. Zamówiłem również parę hełmów. Oj. Modern Helmet, czyli dla żołnierzy obecnych, takich jak pojawią się w moim filmie. Są to hełmy Brick Arms. Oraz trochę hełmów z okresu II wojny światowej niemieckich. Charakterystyczny, prawda? Zaraz można zauważyć to jest zagięcia, prawda? No i dobrze. Mam tu jakieś podstawki, ale to już są dość starsze elementy. Tutaj mamy E11, czyli blaster szturmowców z Gwiezdnych Wojen. Naprawdę fajny. Zamówiłem jego parę sztuk, które wszystkie wystawię na moją stronkę. Mam nadzieję, że to kwestia paru dni, gdyż muszę zrobić tego wszystkiego zdjęcia, wycenić to, obliczyć i tak dalej. Co tu mamy? Jakieś karabinki różne. Przyznam, że nie znam się dokładnie na broni, dlatego nie będę starał się wymieniać ich wszystkich nazw. Już na pewno mi się to nie uda. Okay, no i dobrze. Jakieś granatniki, gdzie tu był taki jeden, mi się przewinął. Wiesz, taki. Też pojawi się na stronie. Myślę, że są to naprawdę fajne i niektórzy z Was się na nie skuszą. Co tam widzicie jeszcze? GI Jungle Pack, czyli Weapons Pack, że tak to nazwę. Te zaś są już niestety sprzedane. Tak samo jak ten. Science Fiction. Mamy tutaj też prototypowy blaster, snajperkę. Nie wiem, co to jest dokładnie, ten co tutaj widzicie, no to no już ruchomą podstawkę, widzicie, naprawdę fajny. A może kiedyś sobie taki sprawię. No i dobrze, nie będę Wam pokazywał każdego karabinu po kolei, gdyż wydaje mi się to bez sensu. Pojawią się one wszystkie, tak jak już powiedziałem, na mojej stronie, gdzie będziecie mogli po prostu sobie je przejrzeć, wybrać to, co Was interesuje. No tak, ale nie jest to moje ostatnie zamówienie, gdyż zamawiałem również Aralite, ale to już było trochę dawniej. Tutaj widzicie jeszcze resztki hełmów, jakie mi pozostały. Część już z nich sprzedałem. Część jeszcze zostanie przeznaczona do kolejnych figurek, a część, tak jak przykładowo hełmy z Delta Squad, od komandosów z Delta Squad, są już na mojej stronie. Możecie je kupować, no, tak samo jak ten plecak. Tak, ostrość, no come on. O, ładnie. Tak więc możecie teraz wyposażyć swoje figurki znacznie lepiej niż było to kiedyś. Co do figurek, pojawi się jeszcze ich trochę, kolejnych nowych kostumów. Mam nadzieję, że będzie to m.in. komandos, jeden z komandosów, który pojawił się w jednym czy tam dwóch odcinkach The Clone Wars. Grzegorz, tak go nazwę, Gregor. Mam tu jego hełm. Detale już są przygotowane, kwestia tylko ich naniesienia. O, tu akurat wybrałem. Tam plecak tam też się znajduje. I tak dalej, i tak dalej. Kwestia cen. Będę zmuszony niestety do podniesienia nieznacznie cen komandosów oraz bardziej
figurek, tych, które posiadają trochę więcej elementów, takich jak plecak i tak dalej. No a dlaczego? Kiedyś korzystałem z oryginalnych plecaków Lego, przerabiałem je delikatnie i tak dalej. A teraz wykorzystuję te plecaki Arealite, które mają również swoją cenę porównywalną do hełmów. Przez co, aby nie stracić, muszę to zrobić. No, wydaje mi się, że będę mógł teraz przejść, chociaż nie, zapomniałem jeszcze o jednej figurce powiedzieć, o Bounty Hunterze z The Old Republic. Jest to prototypowa figurka. Wykonałem ją na zamówienie Araxusa. No, ma trochę błędów. Między innymi to, że sam odcień tej figurki jest trochę źle dobrany. A czym to było spowodowane? Otóż, gdy drukowaliśmy, nie wzięliśmy pod uwagę, że druk jest naprowadzany na białą kartkę. A figurka jest, jak widzicie, ciemnoszara. Przez co uzyskaliśmy taki ciemną wersję tych detali. Mam nadzieję, że w przyszłości to poprawię i nie będzie już tego problemu. To jako ciekawostkę, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Kupiłem sobie jedną i moją pierwszą kamienicę. Dla tych, którzy uważnie śledzą mój kanał i nie tylko, czyli mam tutaj na myśli Flickra, moją stronę internetową, Twittera, którego stworzyłem jakiś czas temu i oczywiście was na niego zapraszam. Wstawiam co jakiś czas jakieś zdjęcia z planu i tak dalej. No i tam mogliście zauważyć między innymi tą kamienicę. Obecnie w update'cie nie będę wam jej pokazywał, gdyż znajduje ona się na planie zdjęciowym do Target Earth. No i bym musiał trochę go rozebrać i byłby z tym lekki kłopot. Poza tym, mam nadzieję, że po tym filmie wejdziecie sobie na tę stronkę, na te stronki moje i będziecie już wiedzieć, o czym mówię. Możecie się też tym pochwalić, czy to znaleźliście w komentarzach, jak chcecie. No, myślę, że możemy przejść teraz do, wydaje mi się, już ostatniego punktu tego update'a, czyli meetingu w Warszawie. Miasto, które teraz widzicie, jest elementem wystawy sklepu Breaker w Warszawie. Z tego, co dowiedziałem się od Pawła, nie ma go już niestety w tym miejscu. No tak, mamy tutaj kilka kamienic, trochę unikatów, innych ciekawych elementów. W sklepie tym znajdowało się bardzo dużo unikatów, czy to na wystawie, czy też dostępnych na sprzedaż. Tutaj widzimy starą Columbię, że tak powiem. Samolot z Indiana Jones, kolejny po raz Technics, tutaj mamy AT-AT, AT-ST, tutaj mamy czołg, widzicie, pustynny, no to jest już dość duży unikat. Tutaj inne sety, już mniej unikatowe, Venator Class, Republic Attack Cruiser. No. A tutaj kamienice, na których mi tak bardzo zawsze zależy. No ale nie są to wszystkie unikaty. Gdyż zaraz obok widzimy Ultimate Collector Series Millennium Falcon. Największa wersja Sokoła Millennium. Jest on naprawdę ogromny. Pierwszy raz widziałem go na żywo. No niestety, jak widzicie, jest on nie do końca poprawnie zbudowany. No ale nieważne. Tam w tle teraz widzicie już inne unikaty, które są dostępne na sprzedaż. Jak Cloud City. Naprawdę straszny unikat. Pierwszy AT-AT. Tanty 4. Tutaj mamy największy niszczyciel, prawda? Myśliwiec B. Bombowy z typu B. Tutaj z elementami srebrnego Nabu Starfighter. I wiele naprawdę innych unikatów. No, witajcie ponownie. Brick odlatuje. Skurzające jako nagrodę. Widzicie, nasze Sikwigi, mój, Pawła i płytka przedstawiająca awatar Filipa. No niestety już nic nie nagramy dzisiaj dodatkowego, gdyż widzicie, jaka jest pogoda w Warszawie. No niestety. Leje.
wyjść, to aż strach. Się nie da po prostu nagrać. Jeszcze kamerę zaleje. Także to będzie wszystko na dzisiaj. Aktualnie znajdujemy się pod Pałacem Kultury w Warszawie. What? Więc została tylko płytka nagrobkowa Eda. Też nie. No dobra. Zwłoki w worku. Dobra. No nic. Też żegnam się z wami. Do zobaczenia w 14 normalnym update'cie. Bye bye. Pożegnajcie się. No, Marka, cześć. Powiedz coś. No, coś. Na koniec chciałbym was jeszcze zaprosić na mojego Twittera i Flickra, gdzie możecie zobaczyć między innymi zdjęcia z planu Target Earth i wiele, ale to naprawdę wiele innych dodatkowych informacji związanych z moją twórczością.